Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na moim kanale. Moim państwa gościem jest pułkownik Piotr Groński. E, wiele lat w wywiadzie, e, wcześniej kontrwywiad, a zaczynał w służbie bezpieczeństwa i został pozytywnie zweryfikowany na początku lat 90. A dziś porozmawiamy o tym, w co gra Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. Pewnie odpowiedź moja będzie. Trywialna, że pewnie w prezydenturę i yy, w zdobycie władzy, ale pan pułkownik zdaje się ma szersze spojrzenie na ten temat. To znaczy szersze spojrzenie. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, zanim zaczniemy, jedziemy do chołowni. to ja chciałem coś powiedzieć, co prawdopodobnie nie będzie zbyt zgodne z ludźmi na tym czacie i spodziewam się dość dużego hejtu i niekoniecznie musi być zgodne z profilem pana redaktora, no ale to jak ale to się Spokojnie. Spokojnie, jak się każdy, każdy może mówić co chce. Otóż proszę Państwa, od pewnego czasu jest ogromna propaganda wojenna w naszych telewizjach, w mediach, ale najgorsza wśród polityków. Oni mówią coraz głupsze rzeczy. Proszę Państwa, powiem jedno. Jeśli jakikolwiek wróg wejdzie na polską ziemię, to ja w swoim wieku również, starszym już, dość mocno starszym, Stanę jako pierwszy gonić tego wroga, ale zrobię wszystko, żeby żaden z Polaków, żaden z moich rodaków, mój syn, państwa dzieci, ktokolwiek z waszych znajomych, żaden z polskich obywateli nie został wysłany gdziekolwiek dalej, by z tym, z tym wrogiem bić się. Niestety, proszę Państwa, to nie jest. Roska Onuca. Termin Roska Onuca uważam został ukuty przez SWR i żeby se takie sykulskie czy inne po prostu kompromitowały ludzi myślących logicznie. Chciałem Państwu powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że to są tylko słowa. Głupie, denerwujące słowa. Czasami słowa Donalda Tuska w Bukareszcie, słowa na jakiejś konferencji Sikorskiego, słowa Dudy, słowa Biden'a. Słowa, z, słowa Macrona, słowa z Wielkiej Brytanii, proszę państwa, nie podjęte zostały jeszcze żadne decyzje i mam nadzieję, i właśnie dlatego również poparłem Donalda Tuska, i tu chciałbym powiedzieć pewnemu panu, który nie rozumie, czy jestem za rządem, czy nie. Nie, nie jestem za rządem, za tym rządem, nie byłem za poprzednim rządem, nie jestem za żadnym z tych rządów, ale. Pragmatyka i logika każe mi poprzeć tego, kto chce ochronić właśnie Polaków przed wysyłaniem za granicę w celu walki z przeciwnikiem, który jeszcze ma do nas jakieś 2000 kilometrów. Przepraszam bardzo, że tak mówię, bo front jest 2000 kilometrów od nas, mniej więcej, a nie, a nie jest na naszej granicy. Powtarzam raz jeszcze, nie dajcie się wpuszczać w ten kanał. Powiem jedno. Ja dla żartu w radiu zacząłem tworzyć ruch polskich onuc, bo bądźmy polskimi onucami. Nieważne, onuce, nie onuce, bez onucy to się... To jeszcze ja przypomnę, co to, jest, co, to jest, co to jest onuca. No to jest onuca, to bezpozorom to już nie jest taka powszechna wiedza. To jest po prostu coś, czym zwykło się mówić, że to sowieckie wojsko obkładało stopy zamiast skarpet, bo na skarpety byli zabiedni. No, a po drugie, onuce były wielowymiarowe, krótko mówiąc, każdy sobie dopasowywał własną. To... I bez onuc, bez onuc obcierają się stopy i nie można maszerować. To jest jedna sprawa. Więc bądźmy polskimi onucami. Pamiętajcie, proszę Państwa, i tutaj apeluję również do polityków. Czy panowie weźmiecie odpowiedzialność za hekatombę swoich własnych rodaków? Weźmiecie odpowiedzialność? Czy znowu uciekniecie, tak jak w 1939 roku, do takiegoś Londynu, Paryżu i, i tak dalej? I, I jeśli rządy Stanów Zjednoczonych, jeśli rządy Francji, rządy Wielkiej Brytanii chcą sobie walczyć z Rosją, to my jesteśmy gościnnym krajem. Możecie do nas wejść, stanąć sobie, udostępnimy mosty, drogi, Pomożemy Wam przesunąć wojska, idźcie walczyć sami, ale nie naszymi dziećmi, nie nami po prostu. To nie jest tchórzostwo, proszę Państwa, to co mówię, to jest tylko i wyłącznie pragmatyka. Opowiedziałem, jeśli jakikolwiek kacap stanie na polskiej ziemi z bronią, pierwszy pójdę go zarżnąć. Pierwszy pójdę go zarżnąć, ale na razie nie stanął. I ja twierdzenie, że może kiedyś stanąć, oczywiście, że może. To jest kwestia, proszę Państwa, przygotowania prawdziwego planu obronnego, ale jeżeli Pan odpada prezydenta jakiś major o nazwisku na AS, gada w telewizji bzdury, że nie ma żadnego planu obronnego i trzeba się szykować, to co chciał się szykować? Wysłać nas gdzie? Na Ukrainę 2000 kilometrów stąd, wysłać do walki, sam pójdzie, nie. Siedzi na dobrym foteliku prezydenta Dudy i się bawi i się bawi po prostu w jakieś jaja. Także Teraz, przed wizytą premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to ja miałbym taki apel, panowie politycy. Naprawdę uważasz, wiem, że sojusze kosztują, ale sojusze mają pewną granicę, a tą granicą jest życie własnego narodu, więc mam prośbę, abyście panowie ostro, ostrożnie byli bardzo ostrożni z obietnicami wobec tego prezydenta prezydenta Bidena. Faktem jest, że my mamy bardzo złą sytuację, bo przyjście Trumpa to jest rzeczywiście wojna u też, też, no, ale to już nie ta audycja. I jeszcze jedno. Pan marszałek Hołownia, tu przejdziemy do Hołowni, powiedział coś takiego, że w razie wojny zginie jego żona. Jako pierwszy. Wiecie państwo, ja takiej głupoty już dawno nie słyszałem. Po pierwsze... W każdych planach wojskowych winno być ocalenie jak największej ilości żołnierzy. Żona pana Hołowni jest pilotem, jest yy, i tu ją podziwiam, jest pilotem myśliwca. Oczywiście, że będzie w razie czego narażona na niebezpieczeństwo. Ale właśnie pan Hołownia jako teoretycznie druga osoba w państwie powinien zrobić wszystko, żeby żona nie zginęła. I prawdziwy patriota, prawdziwy Polak, Prawdziwy mąż stanu, prawdziwy polityk powinien powiedzieć, ja zrobię wszystko, żeby moja żona nie zginęła jako pierwsza w czasie tej wojny. Także, proszę Państwa, tyle tylko. Możecie się z tym nie zgadzać, pisać o mnie ruska onuca, chińska onuca, cokolwiek, tylko proszę jedno, nie wiążcie mnie z tymi wszystkimi debilami od Sykulskich i całej reszty, bo to nie jest prawda. Ja 23 lata walczyłem z Rosjanami, ja ich dobrze znam i wiem, jak do tego podejść. I jak powiedziałem, możecie nazywać mnie onucą, ale Polską. I zapraszam do ruchu Polskich Onuca, bo jak my nie powiemy nie to oni rzeczywiście wpieprzą nas w jakąś awanturkę. Sorry za, za, za takie brzydkie Dobrze. słowa kolokwialne, ale ja jestem niepoprawny. No Panie pułkowniku, to o co chodzi z tym Hołownią, no poza tym, że nie, powiem szczerze, nie umknęła mi ta wypowiedź o żonie, że... że, że bo nie, za mądra to ona nie jest, szczególnie że państwo, które zakłada, że jej, jego piloci będą ginęli, słabo. Ja zawsze przypominam, co mówił generał Patton, że patriotyzm nie polega na tym, żeby dać się zabić za ojczyznę, no, ale sprawić, właśnie. że tamte skór ginęły za swoją i tej wersji będę się trzymał. Więc o co gra Hołownia? Poza tym, że no, oczywiście on marzy o prezydenturze, to wiemy o tym wszyscy. W 2020 roku przez moment wydawało mu się, że jest bardzo bliski tego marzenia. Wystarczyłoby tylko, żeby platforma nie podmieniła kandydata, to jest jego, jego myślenie. Żeby nie podmieniła kandydata na Rafała Trzaskowskiego i on wtedy wszedłby do drugiej tury, a w drugiej turze by pokonał Andrzeja Dudę, ponieważ był bardziej strawnym kandydatem. To jest opowieść chłodni. Nie wiem, czy to pan mówił, czy ktoś u pana mówił na temat kompleksu Boga. Ja obserwuję ewolucję pana Hołowni od płaczącego śmiesznie w telewizji nad stekiem bzdur zwanym Polską Konstytucją, po prostu, bo to jest stek bzdur mimo wszystko. Skoro potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego i nie tylko, nieważne. To w takim, to aż do drugiej osoby w państwie. Przy marszałku Grodzkim nazywałem go trzeci osób w państwie, bo sobie sam mówi, że jest trzecia osoba w państwie i mnie to zaczęło śmieszyć. Ponieważ tak prawdę mówiąc, to drugą osobą w państwie jest, no i to jest właśnie największy problem. Ten, kto ma pełnię władzy wykonawczej, również według tej konstytucji, a więc Donald Tusk. Marszałek Sejmu może wrzucać coś za zabrażarki, może coś uchwalać, może nie uchwalać, ale to nie jest pełnia władzy. Bądźmy szczerzy. Tak samo jak pełnią władzy, co się wszyscy na mnie obrażą, nie jest pełni władzy, nie dostał nigdy poseł Kowal, z którymi trzeba coś było zrobić i został się szefem jakiejś komisji, która nie ma żadnego wpływu i żadnego znaczenia, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe i to, co robi minister Sikorski, bo minister Sikorski ma władzę w polityce międzynarodowej a funkcja z kolei pełnomocnika do spraw odbudowy do Ukrainy, gdzie ja dzisiaj czytam artykuł, że już Turcy i Chińczycy się za to wzięli, jest to jest moim zdaniem śmieszne, ale par sześć. To jest, wy się bawcie w politykę, w dyplomację. Ja na szczęście nie muszę, ode mnie nic nie zależy, więc mogę mówić to, mogę przetłumaczyć to wszystko na Polski. Obserwowałem rok 2050, czy jak on się obecnie nazywa, od samego początku, jak tylko powstał. I tak jak powiem Państwu, że dowiedziałem się trochę wiele, kilka lat wcześniej, aż no z dziesięć dobrych lat wcześniej, nagle dowiedziałem się, że istnieje osoba o nazwisku Petru. I że ma partię nowoczesna, która ma 20% poparcia, czy ileś tam, na samym początku, ale to jest dwucyfrowe poparcie. Dowiedziałem się z telewizji w TVN24, kiedy po raz pierwszy w życiu na oczy zobaczyłem pana Petru i zobaczyłem, bo nie wiedziałem, kto to jest w ogóle. I zobaczyłem pana, i zobaczyłem, już usłyszałem o tej partii. Tak się to mniej więcej robi. O panu Hołowni dowiedziałem się mniej więcej w ten sposób, ponieważ ja w ogóle nie wiedziałem kto to jest pan Hołownia. Po prostu jego występował w telewizji, potem się dowiedziałem, a to nie są moje klimaty, ja nie oglądam takich telewizji. Równie dobrze mógłbym oglądać Mango, czy jakieś inne po prostu takie, takie rzeczy, ale tego nie oglądam, po prostu tego nie oglądam, proszę Państwa. I dowiedziałem się, że istnieje jakiś pan Hołownia, który nie dość, że ma już duże poparcie i, dużo, i duży ruch społeczny, ruch ala la Kukiz taki, bo wtedy Kukiz troszeczkę się już kompromitował, więc nagle się okazuje, mamy kolejny ruch oddolny. Popatrzyłem, co tam jest, kto zostaje doradcami i zobaczyłem jedną rzecz. Od samego początku, a trochę wiem, jak wygląda tworzenie partii politycznej, proszę Państwa, i jak wygląda tworzenie ruchu i wiem, ile to kosztuje, nagle zobaczyłem, że oni mają w Warszawie, w bardzo drogim miejscu, w centrum Warszawy, to było chyba na placu konstytucji, mają jakiś swój loka. Wszystko jest pięknie obłożone, jakieś loga przygotowane, ulotki i itd., itd. Może ja myślę za prosto, proszę państwa, ale powiem szczerze, jak ja bym zaczynam, zaczynał jakiś ruch, jak na przykład Ruch Polskich ONUC, w skrócie RPO, żeby było śmieszniej, to ja mam tylko swój własny, opłacany przez to internet. Mogę to powiedzieć u pana w tej chwili, ale tak normalnie to mam swojego, swoje niszowe radio, słabego, słabego Twittera, jeżeli chodzi o wyświetlalność, i słabego Facebooka, i tylko tam mogę o tym powiedzieć. Bo nie stać mnie na plakietki, banery, a przynajmniej lokal w centrum Warszawy. W centrum Warszawy w bardzo drogie miejscu. Zresztą później jak zauważyłem, te lokale w centrum Warszawy, w bardzo do, w, centrum, w centrum dużych polskich miast były bardzo wiele. Było w bardzo wielu miastach. Było coś takiego w Katowicach, chyba w Krakowie. To są bardzo drogie miejsca wszędzie, bo specjalnie pytałem się moich znajomych, czy tam, ile tam jest kosztuje wynajęcie lokalu. A więc albo dostali to za darmo z jakiegoś tam powodu. Albo dostali to z jakiegoś, albo mieli na to pieniądze. Nieważne skąd mieli pieniądze, to już mnie nie obchodziło. To nie ja jestem od badania, czy legalnie, czy nie, ale nie mów mu o spontanicznym ruchu, który natychmiast dysponuje, który dysponuje ogromną ilością gotówki, żeby sobie gotówki, czyli pieniędzy, żeby sobie. No dobrze. Są... Ja robię, widzę, ja rozumiem. Zaraz, że... zaraz. Ja rozumiem, że idzie Pan w kierunku, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to skąd się ma, czyli reprezentuje jakieś konkretne interesy. To jakie, jakie zdaniem Pana, o jakie Pana zdaniem interesy chodzi? Ale mi nie chodzi, Panie, to nie tylko to. To nie tylko pieniądze. Panie redaktorze, to nie tylko pieniądze. Nie chodźmy, bo jeżeli te pieniądze są uczciwe, że znalazł się jakiś polski Bill Gates, który powiedział, dobra, ty facet Hołownia, chodź, zrobimy partię, masz forsę, wszystko legatywizm, to co mnie to obchodzi. Jeżeli ten facet zarobił te pieniądze uczciwie, i to, to to jego sprawa, co on z tym zrobił, może je wyrzucić. Nie chodzi również o co, mnie chodzi o co innego. nie chodzi o kolejną próbę systemu stworzenia antysystemowców. Bo tak się jawił na początku ten róg, który wchodził w niższe pokukizie skompromitowanym i zbierał tych wszystkich różnych ludzi. Ale jednocześnie było tak coś dziwnego. Z jednej strony pacierz, z drugiej strony tęcza. I to jest coś ciekawego, czyli ja to mówię oczywiście w przyności. Z jednej strony mamy tutaj pewnego rodzaju czołobitność wobec Kościoła Katolickiego, uznanie tego chrześcijaństwa, a z drugiej strony taki brugnięcie oka do LGBT, do tych wszystkich rzeczy, tak żeby tutaj wyrazić idealnie wodę. Symetryzm. Ja nie przeciwstawiam jedno drugiemu, oczywiście, to nie o to chodzi, to samo się przeciwstawia między sobie, ale to tak mniej więcej wyglądało i chołownia zaczął rosnąć. Zaczął rosnąć, zaczął widać było wyraźnie, że ktoś nad nim pracuje, że przestaje już płakać przed tym, przed, nad konstytucją, przestaje kręcić głupie filmiki na TikToku, zaczyna to być bardzo profesjonalne. Na to niestety trzeba mieć pieniądze, proszę Państwa. Ogromne pieniądze. I tutaj się zaczyna, że warto by pewna transparentność. I nie ma tej transparentności w wypadku Polski 2050. Ja nikogo nie oskarżam o złodziejstwo ani o przekupstwo. I denerwuje mnie oskarżanie Kukiza czy, czy z drugiej strony Owsiaka o to, że coś tam przekręcili, bo nie ma na to żadnych dowodów. I póki nie ma dowodów, zakładam, że są to ludzie uczciwi, i za co mnie strasznie ludzie nie wszyscy nienawi większość nienawidzi, bo tak to jest. I nie zakładam również w wypadku 2050 jakichkolwiek przekrętów, ale warto by wyjaśnić. Ponieważ ten, kto płaci, ten wymaga, to spełnia się czyją rzecz. I teraz tak. Dochodzimy do sytuacji, w której wygrane są wybory przez KO, bo o to chodziło. Pan Hołownia robi furorę jako marszałek, ale nikt nie zauważa, że w tej furorze, jaką robi jako marszałek w tym szole, jako marszałek, jest budowanie przede wszystkim własnej pozycji kontra Donald Tusk. Bo Donalda Tuska, powiem szczerze, praktycznie nie ma po wyborach. O ile w czasie kampanii wyborczej on był, bo bądźmy szczerzy, siedzenie hołowni z kosiniakiem kamyszem w jakimś ogrodzie, czy na ławce i, pod, i tak dalej, to było śmieszne. Ale był bardzo aktywny Donald Tusk i potrafił mówić do ludzi. Po wyborach Donalda Tuska nie ma, bo jest zajęty sprawami rządu, ale jest pan hołownia. Pan hołownia jest dokładnie wszędzie. Pan, ich pan hołownia to wykorzystuje. To, co zrobił w tej chwili z tą sprawą dotyczącą aborcji, Pierwszym idiotyzmem był moim zdaniem pana Hołowni. Przepraszam, że tak mówię. No, mam prawo tak mówić. No, nie chcę krytykować pana Hołowni, bo przecież pan no, Hołowni przecież... ma możliwości. Może w, każdej, może w każdej chwili mnie podać do prokuratora, do sądu, Panie, na słuchanie. Panie pułkowniku, przepraszam krytykujemy, bardzo. Krytykujemy spokojnie. To nie pisa. Potem tak, potem tak. Może zawsze to zrobić, oczywiście, bo to jest pan Hołownia. Demokrata pierwszej klasy. Demokrata, który nie rozumie. Podstawowych rzeczy. Nie rozumiem, że w Polsce dyskusja o aborcji, bez względu na to, czy będzie, czy byłaby 8 marca, czy 7 marca, miała być, nie wiem, czy będzie 10 kwietnia, czy 20, czy 31 lutego, i tak wywoła się. Tak, 31 lutego, specjalnie to powiedziałem i tak wywoła ogromną awanturę, jaką już. Wywołała, wywoła tą awanturę, a póki jest prezydent Duda, to żadna ustawa nie ma sensu, więc trzeba było zrobić tą dyskusję, a nie konfliktować opozycji. Trzeba było zrobić tą dyskusję, pokrzyczeliby, pogadali, poszłoby do komisji, wypuściliby jakieś ustawy, te ustawy by Duda odrzucił, byłaby awantura, ale nie przeciwko koalicji. Nie, to co zrobił Hołownia wskazuje ewidentnie na to, że... Plus te jego wypowiedzi w stylu posła Kowala i w stylu niektórych ludzi spisu dotyczących właśnie tego moja żona zginie i tak dalej, wdepczemy Putina w ziemię, takie różne. Tusk nigdy tak nie powiedział. Powiedział różne rzeczy, ale nigdy nie powiedział w ten sposób. Proszę, proszę naprawdę posłuchać. Świadczy o tym, że on chce się robić w tej chwili główną osobą w państwie, głównym osobą, od którego będzie dużo zależeć. Dużo zależeć. Jest to możliwe, ponieważ tak. Polacy nie lubią skrajności, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że niewątpliwie w części koalicji obywatelskiej jest bardzo duża część elektoratu, która głosowała przeciwko pis czy też dużo posłów i dużo działaczy, którzy głosowali tylko i wyłącznie z koalicją przeciwko pis Jest część PSL-u, który jest bardzo tradycyjny. Jest bardzo tradycyjny. Więc przyciągnięcie do Polski 250 tej części SKO. Ale także części spisu, tej części spisu, która ma dość Kaczyńskiego, Suskiego i całej tej reszty, całej tej grupy inicjatywnej od Schodów i od Awantur pod Schodami, o czym też przy okazji chciałem wspomnieć później, e, później, może nagle stworzyć sytuację, w którym ugrupowanie marszałka Hołowni ma większość i wyeliminować całkowicie Tuska i PO. Nie rozumiecie? Może to jest science fiction w tej chwili. Ale to jest prawda, bo na przykład gdyby, bo ja dobrze wiem, że Bosak i Konfederacja nigdy, nie, nigdy się nie odetnie od Brauna, chociaż Braun im przeszkadza, dlatego że wtedy straci koło i nie będzie Bosak mógł czy być klub, klub, Czy znaczy klub. klub straci klub i straci, nie będzie Bosak mógł być parszałkiem. W związku z czym, po wejściu do czegoś takiego właśnie jak takie ugrupowanie, taka dziwna koalicja, ta część Konfederacji bez Brauna i bez tych wszystkich oszołomków, Część, e, duża część hołow, hołownia cały po prostu ze swoim klubem i duża część pis on może się nagle okazać, że jak obliczałam, nie mogą mieć 242 głosy. Natomiast PO stanie się natychmiast partią marginalną w tym momencie. Taką samą jak PiS. Taką samą jak PiS. Nie wiem. E, przypuszczam, pyta pan mnie, kto za tym stoi. Nie potrafię panu powiedzieć, kto za tym stoi. E, nie chcę mówić, że stoi nasz główny sojusznik, ponieważ tak się dziwnie składa, że. Nawet z wypowiedzi w Bukareszcie, mimo tego, co mówił Donald Tusk, ja wyraźnie widzę pewne, pewną niechęć do ślepego wypełniania poleceń sojusznika i poleceń administracji Bidena przez, grupa, ugrupowanie, przez grupę Donalda Tuska, tak to widzę. Natomiast widzę wyraźnie w wypowiedziach pana Kobosko, czy wypowiedziach przedstawicieli 2050, całko podobny do, pisow do pisowskiego wasalizm wobec naszego Sojusznika. Ja jestem absolutnie za sojuszem z Amerykanami, uważam, że innej wersji nie ma, ale sojusz, innej, innej opcji nie ma. Ale sojusz nie oznacza wasalizmu. Wasalami to już my byliśmy, bo jak tak dalej pójdzie, to my w konstytucję wpiszemy znowu wieczną przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, co jest totalną bzdurą. Przypominam to Gierek wpisał w 1976 roku chyba, i o to się zrobiła tak. awantury też. To było chyba w 76, lepa, tak, ten dokładnie, ten... tak, była, bo to była zmiana konstytucji. No właśnie. Więc to jest tego, że tak przypuszczam. Poza tym pan mówi prezydenta. Wszyscy macie tego prezydenta, uważacie za coś tam. Przepraszam. Nie, to jest, ja wiem, że ja, ja wiem, jak on ma usytuowanie w, w pozycji, natomiast ewidentnie Hołownia chciał być tym prezydentem. Chciał być i miał duże szanse rzeczywiście, gdyby Platforma nie miała możliwości podmiany, bo no powiem tak, ja jeszcze wtedy w ogóle nie rozumiałem na czym polega fenomen chłodni. Tutaj taki troszeczkę byłem, padłem ofiarą tego, co kiedyś już zauważono przy okazji debaty Nixon-Kennedy, że ci, którzy oglądali debatę, przyznali zwycięstwo Kennedy'emu, ci, którzy słuchali tylko w radiu, to przyznali zwycięstwo Nixonowi. Ja w ogóle nie rozumiałem fenomenu hołowni, patrzyłem na niego przez pryzmat płaczka od konstytucji i w ogóle zastanawiałem się, czy te kilkanaście procent ludzi zwariowało, po czym zobaczyłem hołownię prowadzącego... Obrady Sejmu. Zdecydowanie był to jeden z najlepszych marszałków, o ile nie najlepszy marszałek. Przede wszystkim robił to w sposób zrozumiały, po drugie robił i robi to w sposób cierpliwy. To jest pan jako oficer wieloletni, oficer wywiadu, wie, że jest to cecha, którą dobrzy wywiadowcy w zasadzie posiadają i czego ludzie nie rozumieją, że najlepiej chyba na jedną z największych umiejętności ludzi z wywiadu jest to, że umieją czekać, że się nie, nie, nie śpieszą. się. Ja powiem szczerze, ta scena, w której chołownia bodajże 8 razy dopuszcza kolesia do głosu, który. Uprawia mu hejt z trybuny wymierzone w LGBT, a tego przez te siedem razy prosi, ale może by pan zreferował swój projekt ustawy, zamiast obrażać ludzi. I tak spokojnie, spokojnie, naprawdę duże, duże umiejętności. Ja powiedziałbym szczerze, jakbym nie wiedział, że facet robił w telewizji, to bym powiedział, że mógł pracować jako wychowawca młodzieży, wychowawca w przedszkolu, bo. Bo duży talent do. I, i, i mocne nerwy. Mocne nerwy są rzadkością wśród polskich polityków. Na razie go nie widziałem, żeby stracił panowanie nad sobą, więc ma szansę. To, co pan mówi, ja to czytam jako greo-prezydenturę. On ma bardzo trudną sytuację, bo on musi wejść do drugiej tury, żeby wygrać wybory. Panie redaktorze, przepraszam, przerwę. Ja nie neguję zdolności pana Hołowni, on ma duże zdolności. Oczywiście wiedziałem, że jest dziennikarzem, wiedziałem, że, sobie, że był dziennikarzem, że był takim showmanem, bo w sumie to prawie, prawie było showmeństwo bardziej i potrafi sobie z tym poradzić. Ale proszę Państwa, to nie jest wszystko. Do tego naprawdę trzeba być nieźle przygotowanym i ktoś go musiał przygotować. Poza tym Pan nie bierze również pod uwagę, ja patrzę na to bardzo zimnym okiem, jak na każdego, że po Witek i po Pisie, każdy, kto by się tam pojawił, nawet ten. Nudny, bardzo nudny, chociaż już nie jest mniej nudny Pogorzelski, bo on taki nudny jest trochę. Czy ta pani, która jest marszałkinowa, która jest strasznie nudna, strasznie nudna, też by sobie poradziła, bo to jest ten kontrast. To jest absolutnie ten kontrast w tym momencie. Ten pierwsze, pierwsze te momenty są, ale były takie, które samograj. To, to ale teraz, proszę Państwa, stało się właśnie z tą cierpliwością, która jest bardzo ważna, Czekanie i cierpliwość yy, troszeczkę ją pospieszył, ponieważ jeśli chciał to, jeśli nie przewidział skutków, moim skromnym zdaniem, jaki to wpłynie na koalicję i efekt wypowiedzi pani posłanki Żukowskiej, dość ostrej na Twitterze, jest efektem, który wali bezpośrednio w tą koalicję, daje paliwo pisowi. Ja odbieram to wszystko, co zrobił Hołownia, jako brugnięcie do tych wszystkich. Wszystkich spisów, którzy mają dość Kaczyńskiego, Suskiego, Sasina, całej tej silnej grupy pod wezwaniem grupy trzymającej władze, bandy czworga, czy pięciorga, czy dziesięciorga, bo tam też są ludzie, którzy kalkulują, którzy ewidentnie kalkulują. To jest system. Ten system jest oparty tylko i wyłącznie na arytmetyce, na arytmetyce parlamentarnej. Elektorat się tu w ogóle nie liczy. I Oto jest ta walka. Teraz jeśli chodzi o prezydenta. Nie, ten on nie jest za młody na to, by ładować się w starce Randola. Przykro mi. W drugiego dudę. W tej chwili ta sytuacja pokazuje mu, że jako marszałek Sejmu on nic nie może. Tak prawdę mówiąc może tylko reżyserować obrady Sejmu. Bo tak naprawdę cała władza i wszystko leży w rękach Donalda Tuska, czyli, czyli premiera premiera i o wiele większe znaczenie ma minister Bodnar ze swoimi ustawami niż i nawet inicjatywy poselskie. Bądźmy szczerzy, proszę państwa, bądźmy szczerzy. Tak to niestety wygląda w tym systemie. To nie jest system prezydencki taki jak we Francji czy taki jak w Stanach Zjednoczonych, że prezydent ma realną władzę. Jeżeli chołownia pokazuje swoje ambicje, więc jeżeli marszałek Hołownia w coś gra, to gra w prezydenturę, żeby tą prezydenturę osiągnąć to niestety musi w jakiś sposób zneutralizować dokładnie Donalda Tuska. W premier, premierostwo, przepraszam, w Donalda Tuska. Musi, zre, musi z, w jakiś sposób zneutralizować Donalda Tuska. A więc stworzyć koalicję z czegoś, co będzie pseudokonserwatywną koalicję o zabarwieniu troszeczkę katolickim wyeliminować grupę Donalda Tuska, czyli ten to właściwe po, wyeliminować ten właściwy PiS, czyli ten, tą, jak oni to nazywają, J ze wszystkich. Zako, zakon Zgodnie. Porozumienia Centrum, zakon Kaczyńskiego. Czyli, no właśnie, no to czyli, również po drugiej stronie możemy mówić Mówię, żeby mówić zakon PO, w tym sensie jeszcze jeszcze zakon symetrystów, pościągać paru innych ludzi, dogadać się z wieloma. Proszę zobaczyć, że coraz więcej posłów 20-50 publikuje na Twitterze swoje zdjęcia z misją ze Stanów Zjednoczonych, czyli z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, bo uznając, że zdjęcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych ich. To jest przepustka do Polski. Polityki. Właśnie, co jest dla mnie totalną bzdurą, tego nie ma z drugiej strony, że tak powiem. E, że tak powiem. Robił... Nie, Tusk nie, bo Tusk prowadzi politykę, w której dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi są jednym z dwóch filarów bezpieczeństwa. E, o Polsce 2050 mówiło się, że to jest amerykański bezpiecznik. O pisie mówiło się, że tam były dwa bezpieczniki. Jeden to był bezpiecznikiem Bołgowin, drugim bezpiecznikiem Kaczyńskiego miał być Ziobro. Mhm. Że tak, to że było... ale. Że to no był właśnie sposób kom, ko, kontrolowania. Natomiast to, co pan mówi, to może być długofalowym e, planem e, Szymona Hołowni. On ma taki młodzieńczy wygląd, ale on taki młody znowu nie jest. On zaraz będzie miał 50 lat. To nie jest. A, to nie jest. Proszę pana, z mojego punktu widzenia, z młody 50 lat, co to jest? Ale dobrze, ale to mieliśmy sytuację taką, w której za przeproszeniem szczel pan 43-letni Andrzej Duda został. Prezydentem w 2000 Ale on mógł zostać tylko prezydentem, przypisie, bo prezydent jest marionetką, więc. i znaczy będzie Oni bardzo... z niego zrobili marionetkę, on zresztą A jest marionetką. Ale on przede wszystkim, wie pan, no, pan i ja, jako obserwatorzy życia publicznego, wiemy wystarczająco dużo na temat Andrzeja Dudy, nawet tylko i wyłącznie na podstawie białego wywiadu, chociaż każdy z nas ma jakieś tam swoje. Informacje, które niektóre się nie nadają do publikacji, no przecież są pewne rzeczy nieeksploatowane. Ja to cały czas mówię. Zobaczcie, jaką mamy grzeczną opozycję. Prezydent Duda zapowiada weto wobec pigułki dzień po, która nie jest pigułką wczesnoporonną, jest tylko pigułką antykoncepcyjną dopuszczającą do zapłodnienia. Chodzi o to, żeby nastolatki, czyli między 15 a 18 lat, nie mogły tego dostawać bez recepty w aptekach. No a przecież nastolatki legalnie mogą uprawiać seks powyżej 15 roku życia i generalnie ograniczanie im dostępu do środków antykoncepcyjnych powoduje problemy. No aż się prosi, żeby przywalić Andrzejowi Dudzie. Tym, że tak. miał dziecko jako nastolatek i sam powinien wiedzieć dobrze, e, że, że, gdy, że gdyby miał dzień, pigułkę dzień po, to, to, to nie byłoby problemów dużych. To, to, no jest, to jego dziecko zostało adaptowane przez jego rodziców, je, robi za jego siostrę. I przepraszam, to się aż prosi, żeby to jego hipokryzję po prostu e, pojechać po nim i proszę zobaczyć, jaka ta nasza opozycja jest. E, Taka wrażliwa i po prostu nie dotyka się tego tematu. Po prostu nie, próbuje... nie. No właśnie, no właśnie, ale nie wiem, dlaczego to się robi, ale to jest taki jest ten system. Dobrze, ale ma pan rację. Ja też prezentuję to, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem najważniejszym, właściwie jedynym możliwym, ale drugą nogą, żeby to wszystko stało w miarę stabilnie. Jest jest również pewnego rodzaju sojusz i rozgrywanie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo tu, bo tu jest nasze miejsce. Stany Zjednoczone są kilka tysięcy kilometrów stąd, a my jesteśmy tutaj. Tu mamy z jednej strony Niemców, Czechów, z drugiej strony Białorusinów, ruskich. Ukraińców. A, I pan mówi w tej chwili, że gra na, na, dłuższy, na dłuższy okres. Jeżeli tak jest, że to jest gra długofalowa, to w takim razie bardzo przepraszam. To nie był po dobru Polski. Sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest, która zmusza zresztą ta sytuacja do powiedzenia marszałka, że jego żona zginie na podrazu na wojnie i że w ogóle on będzie wdeptał wdep wdep Putina i co? I będzie długofalowo grał w osłabianiu. Polski, bo to jest krana na osłabianie Polski, bo osłabianie tej koalicji jest osłabianiem Polski, tak na dobrą sprawę, ponieważ tak, konieczny jest, błyskawiczny konieczny jest dokładny remont instytucji państwowych, remont finansów państwa, ale przede wszystkim remont systemów obronności państwa. Jeśli ktoś, kto teoretycznie jest odpowiedzialny, bo Kibia ja jest, ja jestem tylko jakimś emerytowanym pułkowniczyną, który sam sobie gada głupoty w internecie i to jest wszystko. Ale jeżeli człowiek, który ma funkcję, jest, jest szefem BBN-u, czy tam jakimś z BBN-u, kim jest, co w się sensie wiera, nawet nie wiem. Szefem, szefem, szefem bbn No właśnie, szefem BBN-u. Mówi w telewizji, że właściwie to nie ma żadnych tych, ale trzeba się szykować i tak dalej. Mówi facet, który jest tylko majorem o inteligencji i kurczysz z upaka dosłownie. Nie wiem, jak, czego. On, on jest lekarzem, szuka. przede wszystkim on jest lekarzem wojskowym. Ale nie, nie wiem to. od czego jest lekarzem. Dobrze, jest lekarzem, bo, tak jak ja zrozumiałem jego karierę, to on, to, to nie jest sztabowiec. <laughs> Aha, to może, no dobrze, że <laughs> Dobrze, że tak mi wygląda na psychiatrę, bo psychiatrzy potrzebują na ogół psychiatrów, ale nieważne. Żartuję po prostu sobie w tej chwili, bo tylko on jest lekarzem po uniwersytecie medycznym we Wrocławiu i uwaga, prawnikiem. No i następnie z takim wykształceniem on się tego. To nie jest, to nie jest, to że on ma stopień wojskowy nie oznacza, że on jest wojskowym. Dobrze pan to wie, to są. No to tak, ale jest to, jest, to, jest, to, jest lekarz, to jest lekarz, To jest lekarz, to jest lekarz, to jest humanista, który jest ma stopień wojskowy i, ty, i, ty, i tyle, i tyle. Nie ma zielonego doświadczenia wojskowego. Nie ma zielonego pojęcia, czym jest wojna, nie ma zielonego pojęcia, co tak naprawdę odstawia. Ja to, ja to jak patrzę czasem... No tak, ale panie redaktorze, to jest szef BBN Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i to mógł, on mógłby być nawet malarzem pokojowym. Przepraszam, był już jeden malarz, co prawda, ale który się zajmował. Ale niepokojowym. No, a nie, a niepokojowym, mógł być nawet malarzem pokojowym, ale niech mówi coś logicznego. I teraz w tej chwili w tym układzie takie działanie antykoalicyjne, nagranie na siebie, przez jakiegokolwiek władcę Polski. Ja ich po prostu nazywam już jaśnie państwo, bo widzę wyraźnie, jak oni od tego 15 października nagle zmienili się z miłych ludzi w jaśnie państwo po prostu. Przykro mi i tak będę nazywał i możecie się na mnie obrażać również ci, którzy tego słuchają i komentatorzy, tak to jest. Nie jestem fanatykiem z żadnej strony, nienawidzę tego systemu, tak jak powiedziałem, ale chodzi o bezpieczeństwo wasze. Ponieważ musicie zdać sobie sprawę zarówno fanatycy KO, fanatycy PiS. Symetryści, antyaborcjoniści, proaborcjoniści, te, te wszystkie kobiety od malowania syrenki, ostatnie pokolenie, przedostatnie pokolenie, pokolenie, którego nigdy nie będzie, wszyscy zginiecie tak samo w tej samej chwili, w tym samym wybuchu, jeśli nie zatrzymamy tego idiotyzmu. Powtórzę raz jeszcze. I granie na to, granie w tej chwili na osłabienie tej koalicji. I granie tak, jak zagrał Marszałek Hołownia, jest osłabianiem Polski, pakowaniem Polski razem z PSL-em w awanturę. Dlaczego? Dlatego, że chcemy zachować swoje śmierdzące stanowiska w radach narodowych, w jakichś tych dzielnicach. Ja muszę odczytać tutaj w Warszawie, muszę czytać plakaty, plakaty jakiejś pani, która mówi, walczę o lepszą Polskę, ona będzie tylko Radną, jakiś, radną jednej małej dzielnicy w Warszawie, gdzie powinnaś się zająć, żeby pieski nie robiły kup do piaskownic, bo piaskownice są dla dzieci, a nie zbawianiem Polski. Od tego jest rząd, parlament i cała reszta. Aż do, takiego, do takich historii dochodzi, proszę Państwa. A tymczasem powiedziałem, system obrony kraju nie polega na wysyłaniu ludzi. Na Ukrainę, żeby bronili kraju dwa tysiące kilometrów od tego kraju, tylko, tylko przygotowaniu się na, ewentualne, na ewentualny moment, w którym jakikolwiek wróg postawi stopę w tym kraju. Wtedy tamtego wroga mu tą stopę utnę, albo zrobię mu jeszcze gorsze rzeczy. Ale teraz będę protestował. I dlatego mnie tak wkurzyło, właśnie wkurzył mnie marszałek kołownia tymi swoimi enuncjacjami. To, co zrobił z dziewczynami, jest paranoją. One raz mają rację. No bo kiedy gadać o tej aborcji, kiedy na miłość boską gadać o tej aborcji. Albo robimy coś Ci obiecali, obiecaliście wszyscy tym dziewczynom jakieś takie obiecaliście wszyscy wszystko. Bo tak prawdę mówiąc do 15. Po 15 nagle się okazuje, bo tu kościół, bo tu tamto, nie mówiąc już o tym, że obiecaliście rozdział Kościoła od państwa jest wręcz odwrotnie. I to się z tym wszystkim wiąże. Nie obchodzą mnie, nie obchodzą mnie słowa typu, no cierpliwy, ja jestem za tym, ja strasznie kocham kobiety, to właśnie też bardzo tylu marszałka kołowni. Ja się z wami zgadzam, ja bardzo lubię, ale teraz nie jest pora. 11 ja jeszcze piętnia, raz, ja 19 raz 19 powiem pora, ja tak. teraz no. będzie pola? Ja twierdzę, że, bo pan przedstawił taki plan, że on celuje bardziej w premierostwo niż w prezydenturę, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem on gra na to, że wobec bardzo słabych kandydatów PiSu na e, prezydenta, e, on e, będzie miał szansę po prostu zgarnąć te głosy w drugiej turze. On gra na to, żeby wejść do drugiej tury. Jeżeli wejdzie do drugiej tury, to ma szansę po prostu pokonać. Jeżeli ten pojedynek będzie między nim a Rafałem Trzaskowskim, to Hołownia, jeżeli będzie się odnosił do elektoratu PiSu, z szacunkiem. To jest. Ja nie mówię. Ja w tej chwili powiem, jak ja rozumiem jego. Ja nie mówię, czy to jest mądra taktyka, czy to jest zła taktyka. Ja mówię, jak ja to czytam. On chce po prostu zgarnąć te głosy, być może nawet mając do wyboru prezydenta hołowni i prezydenta Trzaskowskiego pis poprze hołownię. Panie redaktorze, to co pan mówi, jeżeli tak jest. To tylko pan mi udowadnia, że tutaj nie chodzi o dobro Polaków. Oczywiście Absolutnie nie chodzi o dobro Polski, chodzi tylko o usadzenie się własnego tyłka w dobrym fotelu i mieć dobrą fuchę bez żadnej odpowiedzialności na pięć lat. Bo gdyby to. Ode mnie na dziesięć, na dziesięć. Na na, Dobrze. Gdybym ja chciał naprawdę coś zrobić, to ja bym celował tylko wyłącznie w premierostwo, czy w tej konstytucji, w tym systemie na naszym, dlatego że to mam w ręku. Jakąkolwiek władzę. Mam w ręku narzędzia, możliwości, chcę coś poprawić, źle, gorzej, ale w to bym celował. To byłoby moją ambicją, a nie siedzenie w jakimś pałacu, przyjmowanie gości, z którymi tych, którzy się nie liczą, jak na przykład prezydent Niemiec, to z tego, że ja go powitam, prezydenta Niemiec, oni tak się nie liczy. Nikt się nie liczy ze mną, a ja będę w telewizji wygłaszał tylko smętne orędzia i zachował się jak idiota. Przepraszam bardzo, proszę Państwa. Przepraszam, ale bądźmy szczerzy, więc o co wam na miłość boską chodziło, szarą na koalicję? O fuchy czy o to, żeby poprawić? Bo większość z państwa, również i ja, i dotąd wierzę. I dotąd wierzę. Uwierzyłem Donaldowi Tuskowi, że chce coś poprawić. Uwierzyłem, że nie chce wpakować w Polaków w kolejną awanturę i chce to wszystko naprawić. Ale z tego co widzę, cała reszta chodziło im tylko o fuchy. Chodziło im o to, żeby jakiś obtatuowany nauczyciel, gadający bzdury z głupią miną z komisji Sejmowej, był nagle sławny, miał immunitet, dietę i to wszystko. Przecież to jest nic. To wszystko będzie nieważne, bo nie wiem, czy ten nauczyciel da radę, da radę w razie czego ewakuować się z Polski, tak jak w 1939 roku, i przeżyje po prostu. To jest tylko przykład. Żeby jakaś pani, która kiedyś była artystką wypowiadała jakieś głupoty w tym, głupoty w, ty, w, sejmo, w Sejmie albo robiły se tańce i tak dalej, to nie o to chodzi. To są sprawy, które, to są sprawy dotyczące życia nas wszystkich i przyszłości nas wszystkich, przynajmniej może nie moje, bo ja mam 67 lat i miesiącu kończę i mam to gdzieś. Czy jeszcze ja pożyję rok, dwa czy trzy, proszę Państwa, ja naprawdę taki jestem, mam to gdzieś. Jak będę chciał, to będę żył 444 lata i kto mi tego zapomni i kto mi zabroni. Moja sprawa w tym Jolunka. momencie i już. I, i, I o co tu chodzi? I o co tu chodzi? Przecież pan, panie redaktorze, jeżeli taki jest plan, to to wszystko jest, powiem szczerze, brutalnie, po wojskowemu, ja nie bawię się w dyplomację, o dupę potłuc. To naprawdę nawrzucaliście do uren jakichś śmietków, do uren. Tak mówię specjalnie, do uren wyborczych, bo to się z uryną kojarzy. Ale to zacznijmy, zacznijmy od podstawowej rzeczy, że PiS, dlaczego, dlaczego takie zero? No, zgodziliśmy się z tym, że Jarosław Kaczyński i jego partia to są Miernoty, które udowodniły nam to przez te 8 lat, chyba w stopniu y, mniej Nie tylko Miernoty, ale i zdrajcy. Tak, zdrajcy. To znaczy ludzie, którzy poszli na współpracę z Rosją, dlatego, że im się wydaje, że y, mają wspólne interesy. Że Rosja może być zainteresowana ustanowieniem takiego reżimu. Y, ja powiem szczerze, dla mnie najgorsze to jest to, że Jarosław Kaczyński ma 75 lat. Y, zawsze mnie fascynowało, dlaczego Józef Piłsudski, któremu się przypisuje geniusz niektórzy, który sam sobie przypisywał geniusz, Oczywiście nie miał racji. Jak większość ludzi o takim poziomie ego, był bardzo przeciętny. Miał bardzo duże ego i nic poza tym, i dużą dozę bezwzględności. Nie był nawet osobiście odważny, ale mnie zawsze fascynowało takie logiczne podejście, że zakładając, że on naprawdę wierzył w to, że jego geniusz daje Polsce bezpieczeństwo, to dlaczego nie zastanawiał się, co będzie w momencie, kiedy no oczy zamknie. I kiedy to całe bezpieczeństwo powieszone na jego geniuszu, po prostu szlak trafi, no bo jego nie będzie. I to mnie zawsze fascynowało, tak samo mnie fascynuje przy Jarosławie Kaczyńskim, który zaczął demontować państwo, wychodząc z założenia, że on będzie rządził tym państwem ręcznie w sposób genialny. I znowu jest ten sam problem, że po pierwsze nie jest genialny, po drugie jego rządy prowadziły i prowadzą do chaosu, do obniżenia jakości. Jeżeli przepatrzeć polskie kadry wojskowe, to tam jest dramat. To, że się 37. Si wojskowe w ogóle. W ale nie, ale że 7, to, że się znalazło 37 ludzi, który, którzy się skusili na ten dyplom idiotum humanu. to, że oni szukali dyplomu. A nie szukali okazji, żeby się czegoś nauczyć. To jest dramat, że ludzie, bo zakładam, że nawet część z tych ludzi nie była tymi oszukanymi ludźmi za 4-20 dni, ale jak tam poszła i musiała zobaczyć to, że to jest fikcja. Że to nie jest żadne wykształcenie, tylko to jest po prostu papierek, który ładnie ma wyglądać. Powiem Ale szczerze, o to w tym wszystkim chodzi. Nie tak, panu. tylko że ja, ja, ja powiem szczerze, mnie by była szkoda, mnie by było szkoda osobistego czasu. Nie chciałbym mieć dyplomu, który można kupić za 10 tysięcy złotych, który jest tak prosty w, w zdobyciu. Ale i dlatego pan ma, dlatego pan prowadzi takie radio. I nie został pan nigdy ministrem, a ja generałem, ponieważ również bym nie chciał mieć takiego dyplomu, bo to jest wszystko na piśmie. Nie wiedzieliście tego? A co się działo w 2006-2007 roku? Dwutygodniowe kursy, bo tego wymaga, bo, takie, bo bo żeby było na piśmie, że skończyli, bo tam już nikt nie pisze, ile ten kurs trwał. I tak się robiło wywiadowców. Co było w, rok, w roku 2015, kiedy natychmiast i Wemowie, i nie tylko w Wemowie robili sobie kadrę na siłę, bo tak, bo to jest na piśmie. U w Piśmie, w Piśmie było wszystko na piśmie. Pismo wszystko, bo trzeba tak rządzą po prostu ludzie. Ty, bo zresztą pan mówi, że ma 75 lat kaczyńskie. Ja powiem szczerze, ja mam 67 i powiem, ja jestem bardzo typowy wprost, gdyby mi ktoś. Zaproponował w tej chwili jakąkolwiek fuchę rządową, oficjalną, ministra czegokolwiek, bo go pogonił. Powiedział: Co ty chcesz, jakichś starych dziadów brać, którzy mają własne dawyki? Stare dziady, siedźcie na emeryturę, piście książki, doradzajcie. Może ktoś was posłucha, występujcie sobie na, na Facebookach, czy tam na YouTubie. Róbcie sobie, co chce, na dobrą sprawę, stare dziady, ale wy już jesteście stare. Moim zdaniem to kwestia 50 lat to jest wszystko, żeby rządzić, bo wtedy człowiek ma jeszcze perspektywę. Bo taki człowiek, bo wiecie Państwo, to mnie nie dotyczy, ale ludzie się nie potrafią starzyć. W starości jest jedna rzecz bardzo stara, jest jedna rzecz cholernie okrutna. I to psychologowie zajmujący się gerontologią najprawdopodobniej to, geriatrią, przepraszam, najlepiej, najprawdopodobniej to powiedzą. Im człowiek starszy, tym bardziej zazdrości młody. A jak zazdrości młodym, to cholera, ja jestem stary. Dlaczego ja jestem stary? Dlaczego ten jest młody? Ta dziewczyna taka ładna nie odwraca się do mnie. Ja już nie pamiętam, dlaczego się na nią patrzę, po prostu w tym układzie. Tak to wygląda, więc proszę. Więc, więc po co ci młodzi? Tych młodych trzeba dołożyć, niech zobaczą. No i na tej zasadzie to się dzieje. Dlatego stary polityk jest czymś przerażającym. Powinien naprawdę, nie wiem czy jakaś ustawa, konstytucja, nie wiem co konstytucja mówi, powinna być, żeby naprawdę niech rządzą ludzie do pięćdziesiątki. Przepraszam, ja wiem, że również Donald Tusk, który jest w moim wieku, również się na ten temat obrazi, ale trudno. Przepraszam bardzo. Ja wiem, że to jest tylko teoria i możecie się z tego pośmiać, ale tak to jest. Zresztą muszę powiedzieć, że Takich prezydentów, jakich koalicja i zwolennicy koalicji robią Kaczyńskiemu, to nikt im nie zrobi. To, co było wczoraj, przy okazji, to właśnie chciałem też przy okazji powiedzieć, to dotyczących miesięcznic, miesięcznicy, proszę Państwa, i tej awantury pod tymi skodami. Szanowni Państwo, a nie mogliście olać, a wszystkie telewizje nie mogli olać tego, bo wiecie, co to jest, co jest to tym wszystkim? Najgorsze? Najgorsze jest to, że oni tego chcą. Nie. że w tej chwili nie. mamy, zaraz, zaraz, panie, nie, 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 panie Janku, nie, nie jest tak, panie redaktorze. Yy, oni są z tego zadowoleni, biedny Kaczyński, cały część elektoratu i to pokaże, przyciskany przez tłum ludzi, krzyczących i tak dalej, gdyby tam nie było żadnej telewizji, no dobrze, dzisiaj by z nim, wczoraj by z nim poszedł i Suski, i ta cała reszta, i Terlecki, ale za miesiąc, jakby nikt nie zwrócił uwagi, to już by sobie nie poszedł Terlecki, bo po co, jak nie ma telewizji i tak dalej. O. Wolać to całkowicie sami w niczym. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo, ze wszystkich baniek. Tam wczoraj był jeden ciekawy, w tym komunikacie była jedna ciekawa informacja, że PiS wynajął niespotykaną liczbę ochroniarzy, prywatnej ochrony. Z jakich pieniędzy? A więc panowie z KO i państwo z KO, wy też płacicie na to, żeby taki PiS miał pieniądze na. Wynajęcie swoich ochroniaczy. To jest paranoja tego systemu. Przykro mi, tak to jest. Natomiast cały czas uważam, że największą karą dla nich wszystkich byłoby dokładne, żadnej telewizji, żadnych tak, żadnych zmianek Niech sobie Republika tylko mówi, wszyscy się tym znudzą. Spokój, cisza, nikogo nie ma, nikt nie zwrócił uwagi. Wieniec można sprzątnąć od razu po godzinie, jaką tam pójdzie. Za, mies za miesiąc będzie to samo: znowu nikogo, a później będzie biedny sam Kaczyński siedział i z Więcej większym od niego w towarzystwie kierowcy, którzy będzie go podtrzymywał. Tak to wygląda. Proszę Państwa, ci ludzie, najgorsze jest to, najgorsze zdanie, jakie słyszałem: niech o nas mówią źle, byleby by mówili. To jest coś przerażającego w tym momencie. Oni tak działają, sami nabijacie im. Ja powiem panu tak. Po, powiem w ten sposób. Jarosław, Jarosława Kaczyńskiego pewnych rzeczy nie da się oszukać. Jarosław Kaczyński nerwowo nie wytrzymuje tych miesięcznic. tego Te krzyki nagrywaj ten wyzywanie ludzi od Mętny. To, że on nie, nie, nie jest w stanie zdzierżyć tego, że ktoś sobie składa wieniec z, tą, z, karte, z karteczką, że winny katastrofy jest Lech Kaczyński, bo jest. Powiem szczerze, jedną reakcją, jaka, jaka mnie się narzuca, jest Korci, żeby następnym razem było 10 takich wieńców. Z takimi ale panie proszę, proszę bardzo, ale nie w momencie. Oni mają tam tamtą uroczystość o 8 10 zdaje się co dzień, tak? Hmm. chyba tak. Nie pamiętam, o której mają. To niech chcę złożą. Jak pójdą, nikogo nie będzie. Zakryć te wieńce, położyć takich 10 wieńców, zrobić zdjęcia i dopiero puścić w telewizji zdjęcia po prostu. Nie, nie ja na... się zgadzam, ale ja się z panem zgadzam, że generalnie głodzenie, głodzenie ich... Głodzenie ich yy... Jest, ma swoją, izolowanie ich od mediów ma swoją zaletę od tego, natomiast ten konkretny incydent bardzo dużo kosztuje emocjonalnie Kaczyńskiego i on tu dobrze nie wygląda, bo on nie wzbudza współczucia, on wzbudza tutaj politowanie w sytuacji, w której dorosły facet krzyczy, że jest de facto, że jest wpływowy, że wyciągnie konsekwencje, że proszę go filmować. Pan tu doskonale wie, że tak się wpływowi ludzie nie zachowują. Tak się zachowują ludzie, ja którzy utracili wpływy. To ale jest... panie redaktorze, to pan tak odebrał. Ja tak odebrałem. Paru moich znajomych tak odebrało, ale mam również znajomych, którzy podebrali na no Popać. Co oni robią z tym Kaczyńskim. Zobaczcie, jak go niszczą. To jest przerażające. I naprawdę. My patrzmy na poziomu zwykłego człowieka w tym momencie. No dobrze, ale to by i tak nie rozwijało. Szanowni Państwo, to podsumowując naszą dyskusję. Hołownia, rozumiem, krytyka skierowana do niego, że zajmuje się nie byciem mężem stanu na przednówku wojny, którą sam prognozuje, ale walką o stanowiska i walką o władzę. Tak. Tak. Mniej więcej tak uważam, że tutaj ważniejsze jest w tej chwili los Polski, to co się stanie, to żeby Polacy nie ginęli bez sensu i żeby byli, potrafili się bronić niż to, czy ja będę siedział pod żerandolem w pałacu, czy nie będę siedział pod żerandolem w pałacu i tak, dalej, i tak dalej, i to. To jest ważne, ale ja nie rządzę, ja sobie mogę to mówić, z mojego... ale to wiecie Państwo, to tacy jak ja będą ginąć w razie czego, bo tacy jak oni z tych żerandoli wyjadą sobie do, pod inny żerandol w innym kraju. I to jest coś takiego, co pięknie się nazywa Brother of Being Out of Range. Jestem odważny, gdy jestem poza zasięgiem, a oni wszyscy będą poza zasięgiem. Szanowni Państwo, to ja sobie tylko jeszcze polecę historię na weekend. Magazyn, którego jako Instytut Zarządzania Informacją jesteśmy wydawcami. A w tym numerze o tajemniczej śmierci Batorego. Kto i dlaczego mógł go zamordować i najpewniej zamordował, kto na tym skorzystał. O tym, że GUS przed wojną sfałszował statystyki. Przed wojną ponad połowa Polaków nie miała pracy, a ta, która miała, zarabiała naprawdę nędzne grosze. Żeby w Polsce dobrze żyć przed wojną, trzeba było być albo dobrze urodzonym, majętnym człowiekiem, albo przyjacielem protegowanym sanacji, czyli ówczesnego dyktatorskiego reżimu. No i coś dla, że tak powiem, rozrywki. Erotoman Bajasz, erotyczne życie, jano no, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. A państwu i gościowi mówię, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.